Partnerem odcinka jest Oanda, TMS, Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tradycyjnie zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj. Dostaję wiele informacji, że Państwo oglądają, ale nie klikają. Warto być i zostać na kanale. Ze mną oczywiście Marek Kozubel, który przedstawi najnowsze informacje z frontu i nie tylko. Marku, dzień dobry. Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam słuchaczy. Dzisiaj spojrzymy na początku to, co się dzieje poza granicami Ukrainy, bo obwód białorocki i nie tylko. No, właśnie, jakie doniesienia z Rosji, wybuchy, eksplozje, drony. To tutaj rzeczywiście zaczniemy od obwodu Białgorodzkiego. Chodzi oczywiście nie tylko o miasto obwodowe Białgorod, które tutaj Państwo widzicie o, teraz w centrum ekranu. Otóż Ukraińcy zaczęli w ostatnich dobach bardzo intensywnie ostrzeliwać niektóre miejscowości i te przygraniczne, co wywołuje uzasadnioną panikę ludności cywilnej, choć te ostrzały nie są akurat tak prowadzone, żeby jakoś duże straty wywołać u tej ludności. Bardziej można odnieść wrażenie, że ukraińcom być może zależy na tym, aby właśnie wywołać panikę i by następnie mieszkańcy przygranicznych miejscowości Powiedzmy wyjeżdżali dziś dalej do samego Biełgorodu, bądź jeszcze dalej do innych miast w innych obwodach nawet i aby w ten sposób e, doprowadzić do takiego rozszerzenia paniki, aby ci ludzie przekazali dalej informacje o tym, że potężne siły Rosji Putinowskiej nie są w stanie obronić mieszkańców obwodów przygranicznych. Graniczących z Ukrainą, która miała być tym całym failed state, prawda? Państwem upadłym. No, to państwo upadłe coś upaść nie chce, a tutaj jeszcze pozwala sobie na przenoszenie działań wojennych na terytorium potężnej Rosji. No, nie oszukujmy się, to bardzo mocno uderza w wizerunek nie tylko Putina, ale też ogółem władz rosyjskich. To uderza. W pewien, starannie kształtowano od dekad obraz przepotężnej Rosji, Rosji posiadającej potężne i bardzo kompetentne siły zbrojne. I tutaj przykładem takich miejscowości, które ostatnio były trosz, trochę niepokojone, a nawet nie trochę, ostrzami artyleryjskimi ze strony ukraińskiej, ale również i działaniami niekiedy e, np. Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, czyli tej rosyjskiej organizacji, która sympatyzuje z napadniętą Ukrainą. No, tutaj na przykład nieprzyjemności miała wieś Nowa Tawilżanka. Tutaj się znajduje wieś Grafowe. Nazwa się niestety nie wyświetla na tej mapie, ale na Google Maps na szczęście się wyświetla. No i jeszcze ma słowa Prystań. To są właśnie miejscowości, które zostały w ciągu ostatnich dub ostrzelane. No i to wywołało panikę, panikę, która została zarejestrowana również na e, różnych nagraniach i udostępniona w internecie. Tak samo było z miasteczkiem e, Szebikino. Bardzo podobna sytuacja. E, I tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że Ukraińcy nie ograniczają się tylko do tego obwodu, obwodu białogorowskiego. Niedawno też miały miejsce e, działania pod jedną z miejscowości w obwodzie kurskim, który pamiętajmy też graniczy z Ukrainą. A niedawno w obwodzie, czy nawet niedawno, dzisiaj, w obwodzie bryjańskim, tutaj nam niestety nie może się coś mapa wczytać, ale w obwodzie bryjańskim doszło dzisiaj do ciekawego ataku. Otóż samochód należący do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Został zaatakowany przez drona kamikadze. No, możemy tylko podejrzewać, do kogo należał ten dron. Nie będziemy już tutaj może dopowiadać, i w każdym razie miało ponieść śmierć dwóch wojskowych, którzy byli na etacie resortu obrony. I mamy nawet w internecie nagranie przedstawiające. Lot y, tego drona, i tam oczywiście nagranie urywa się w momencie, no tak na sekundy, już przed uderzeniem. Po prostu y, stream nie mógł już dalej przekazać tego obrazu do samego końca. No i powiedzmy tak, to nagranie no, pokazuje, że y, przynajmniej Jedna osoba nie zdążyła tego samochodu opuścić, a potem pojawiły się również zdjęcia przedstawiające zniszczony samochód. Ale co się jeszcze dzieje? Tutaj Państwu pokażę, yy, gdzie się znajduje miasto Krasnodar. I to miasto zostało wczoraj zaatakowane przez drony Kamikadze z Ukrainy. Spójrzcie Państwo, jak daleko znajduje się linia frontu, a gdzie się znajduje Krasnodar? No porównajcie. Mhm. Przypuśćmy, że coś mogło przylecieć z obwodu zaporowskiego dotąd. Ile nam wychodzi kilometrów? Drodzy Państwo, 368. Dobrze, nawet jeżeli przesuniemy troszeczkę i tak nam wychodzi 360. Drodzy Państwo, to jest y, ogromna odległość. Dotychczas się wydawało, że Ukraińcy nie mają tak długich rąk, którymi mogliby razić y, różne miejscowości czy bazy, y, nie tylko na terytorium przeciwnika, czyli na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tego co de jure. Należy do Rosjan. Ale nie oszukujmy się, nawet bardzo często Ukraińcy nie mogli pomarzyć, by sięgnąć chociażby południa Krymu czy dalej wysuniętych części terenu okupowanego. A tutaj coś się zaczęło zmieniać. I tutaj mi się przypomina taka zapowiedź, chyba z listopada ubiegłego roku, gdzie Taras czmut, który stoi obecnie na czele. Takiej fundacji, organizacji wspomagającej wojsko ukraińskie. Yy, ona się nazywa Povernej z Żywym, Kombaka Life. W jednym z wywiadów w listopadzie on powiedział, że yy, no, niedługo Ukraina yy, zaskoczy Rosjan, zaskoczy ich bardzo niemile. Oczywiście niemile yy, dla nich. I tutaj właśnie on o tym wspomniał, właśnie przy okazji tematu dronów. Także tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo, a dodajmy jeszcze jedną rzecz, być może będzie się działo jeszcze więcej. Otóż chodzi o to, że kraje zachodnie zaczynają przekazywać też Ukraińcom coraz więcej rakiet. Dalekiego zasięgu. No tutaj, wcześniej mówiliśmy na początku maja o rakietach Storm Shadow i ich francuskiej wersji Scalp, prawda? Mm -hmm, tak jest. Podjęto, podjęto taką decyzję, żeby Ukraińcom przekazać i Ukraińcy y, mają z czym zintegrować te rakiety, żeby je w pełni efektywnie wykorzystywać. Dalej. Ukraińcy się zwrócili też z prośbą do rządu niemieckiego, aby Wyraził zgodę na przekazanie bądź sprzedaż im rakiet Taurus. Rakiety Taurus mają mieć ponoć zasięg nawet do 500 km. I teraz takie pytanie: po co Ukraińcom rakiety o tak potężnym zasięgu, na przykład do ostrzeliwania południa Krymu? No, przypuśćmy, że będziemy strzelać. Nie z samej linii frontu, prawda? No musimy zabezpieczyć nasze samoloty przed ogniem obrony przeciwlotniczej rosyjskiej. Tutaj widzimy, odległość wynosi 276. A do Ałuszty, tej samej Ałuszty, z której tak bardzo nie chciała wyjeżdżać pewna Rosjanka po ataku na lotnisko w, na lotnisko w Saki w ubiegłym roku. Być może nie jeden z widzów oglądał tą czarną rozpacz. Tutaj właśnie się znajduje Austa 279 km. Jałta, która tak bardzo źle się kojarzy nam z historii. 293 km. No czy niemieckie rakiety są potrzebne do ostrzeliwania tak oddalonych celów? No, wątpliwe, prawda? Mhm. Więc możemy przypuszczać, że prędzej czy później, ale Zachód będzie dawać zielone światło Ukraińcom do wykorzystania niektórych systemów albo broni również na terytorium rosyjskim. I tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ja przy okazji naszej rozmowy o akcji rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz jeszcze Legionu Wolna Rosja w obwodzie Biegorockim, no mówiłem, że to tak trochę niezbyt dobrym pomysłem było wyposażanie ich w sprzęt zachodni, prawda? Te yes. pojazdy MRAP, w, pojazdy Hamwi No i teraz czekamy na reakcję zachodu. Nie było negatywnej reakcji. Tak jakby zupełnie nic się nie stało. Taka była reakcja Zachodu. Rozmowy w sprawie przekazania Ukrainie F-16 dalej się toczą i Ukraińcy te samoloty dostaną. Także, jak tutaj widzimy, prawdopodobnie z biegiem czasu Ukraińcy nie tylko będą dostawać nowe bronie, ale też się będzie, tak można powiedzieć, uwalniała, tak mówiąc trochę językiem gier komputerowych. Otwierała zdolność do wykorzystania ich na terytorium Federacji Rosyjskiej. To może jeszcze tak przy okazji różnych mm. ataków ukraińskich, to pozwolę sobie dodać, że bardzo intensywnie atakowane jest południe. Dzisiaj ostrzelana została Wołnowacha. Ostrzelane zostało takie miasteczko, tudzież wieś Nikolskie, które się znajduje, pod Berdiańskiem, a nie, przepraszam, pod Berdiańskiem, tutaj się poprawiam, Nowo została ostrzelana. Mm -hmm. Również w samym Berdiańsku zakłady Azow-Kabel zostały ostrzelane, gdzie Rosjanie mieli stworzyć sobie koszary na swoich rezerw. A Nikolskie, o którym wspomniałem, znajduje się pod Mariupolem. Dokładnie tutaj, drodzy Państwo. To są miejscowości, które dzisiaj zostały porażone. Spójrzcie Państwo: Wołnowacha, Nikolskie, sam Mariupol również, drugi dzień pod rząd. Wczoraj, 26 maja, w jednym z miejsc koncentracji w Mariupolu, które zostało porażone ukraińskimi rakietami, ponoć miało zginąć nawet ćwierć tysiąca rosyjskich żołnierzy. Czy to jest prawda? Nie wiemy do końca. Taka w każdym razie informacja pojawiała się w rosyjskich mediach społecznościowych. No, pamiętajmy jednak no, element pewnej paniki, przesadzania. Y również Rosjanie są na to podatni, także nie jest powiedziane, że liczba ofiar jest taka duża, ale miejsce koncentracji okupantów na pewno porażono. Także widać, że ciągle coś się dzieje. Wcześniej dochodziły y różne informacje o uderzeniach w Tokmaku Melitopolu, Mychajłowce w obwodzie Zaporoskim. Jeszcze wcześniej dochodziło do aktów dywersji, pamiętamy na Krymie. No widać ewidentnie, że coś się dzieje. I jeżeli chodzi też o jakieś zmiany na froncie, to dochodzą do nas informacje, że Ukraińcom udaje się przejmować ziemie niczyją, tą szarą strefę, która się znajduje w obwodzie zaporowskim. Ukraińcy przesuwają linię frontu, pomału, ale jednak. Jeżeli chodzi z kolei o inne odcinki frontu, no to przede wszystkim pod Donieckiem bez zmian. Jeżeli chodzi o Bachmut, to tutaj Rosjanie zaczęli wczoraj znowu mocno naciskać na Skrzyżowanie ulic Czajkowskiego i Korsuńskiej, czyli miejsce, gdzie się znajdował kiedyś pomnik samolotu MIG. Rosjanie tutaj są bliscy tego, żeby wypchnąć Ukraińców poza teren administracyjny Bachmutu. Ale z kolei Ukraińcy kontynuują swoje działania i na południe od miasta, w kierunku Kliszczyiwki, jak i na północ od Bachmutu. Tutaj naciskają głównie na dubowo Wasyliwkę i berchiwkę. No i w zależności od oczywiście portalu, osoby prowadzącej mapę, to te postępy są większe lub mniejsze. Z kolei mapa Deep State, no to tak jak kiedyś mówiłem, wprowadza zmiany na linii frontu. Dopiero kiedy otrzymuje potwierdzenie. Przede wszystkim filmowe bądź fotograficzne o obecności oddziałów, którejkolwiek ze stron w danym, te, w danym terenie, w danym rejonie. Dziękuję. Marku, bardzo dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, Państwu również za odsłuchanie i cóż, widzimy się niebawem. Kłaniam się, Nisko, do usłyszenia. Ja również kłaniam się i pozdrawiam serdecznie, życzę udanego weekendu i do zobaczenia.